Cześć, witam Was w naszym kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, łapce w górę. I jeśli ktoś z Was jeszcze nie ma naszego pliku startowego, to link do pobrania znajduje się w opisie, więc zachęcam. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie jakieś tutaj zasypki z piasku 20 cm pewnie grubości i na to wylejemy jakiś troszkę betonu i będziemy próbowali wychodzić w górę. Więc przejdźmy sobie na poziom 0 z naszej przeglądarki projektu. Pamiętajmy o zmianie poziomu szczegółowości na wysoki, spójne kolory. I teraz widzimy na zakresie widoku, pojawiają nam się nasze ławy, a nie pojawiają nam się nasze ściany. Jeśli obniżę o 10, to już będę widział też moje ściany na ławach fundamentowych. Więc teraz, w sumie jeszcze zanim będziemy robić zasypkę, to stworzymy sobie chudy beton. A co? Czyli co, wywołuję narzędzie stropy za pomocą skrótu z klawiatury SB, wybieram chudy beton, grubość 10 cm i będę go rysował w poziomie minus 1,20, czyli zwróćcie uwagę, że mogę, będąc w innym poziomie, rysować, ustawiając to odpowiednio najpierw inny, że tak powiem, na innej rzędnej nasze stropy. Oczywiście pewnie nie będę go widział, jak go narysuję i zatwierdzę, chociaż w przypadku stropów będzie to pewnie akurat w tym pliku startowym możliwe. No dobrze, muszę pamiętać również o odsunięciu o 30 cm w dół. A dlaczego? A to może sobie omówimy za chwilkę. Odsunięcie o 12, no o 10 cm sobie zróbmy. I teraz bardzo fajna i przydatna być może dla Was wskazówka. Jeśli będę podążał zgodnie ze wskazówkami lub przeciwnie, to program sam będzie mi tutaj dołączał w tym miejscu na narożnikach sobie linię, więc nie będę musiał wykorzystywać narzędzia przytnij wydłuż do narożnika. OK. Mamy zewnętrzny obrys, więc teraz przejdźmy do wnętrz. Oczywiście pewnie będzie nas czekała jeszcze jakaś tam zabawa i edycja w momencie, kiedy dojdziemy do tworzenia schodów żelbetowych, które gdzieś zaplanowałem w tym miejscu. To będziemy musieli sobie to pewnie w jakiś sposób przeedytować, no ale nie jest to jakieś odwzorowywanie, troszkę tutaj bawimy się wyobraźnią. Oczywiście to, co wszystko tu robimy, jest jak najbardziej przewidziane dla studentów, żebyśmy mogli rozwijać swoje umiejętności z takim różnego rodzaju oprogramowaniem, w tym wypadku Revit. Dobrze, obrysowałem obrys, zatwierdzam i przejdę na widok 3D. Zobaczcie, jest nasz chudy beton, pojawił się. Dlaczego odsunięcie 30? Ponieważ ława fundamentowa ma taką grubość, a my chcieliśmy od poziomu minus 1,20 o 30 w dół i dopiero jest lico, górne lico naszego stropu. Za pomocą narzędzia rzędna punktu, skrót z klawiatury EL, Elżbieta Lucjan, mogę zobaczyć, jaka rzędna jest w danym punkcie. Więc mogę zawsze to w ten sposób weryfikować i się jeszcze sprawdzać. Dobra, wracamy na poziom 0, skrót z klawiatury SB i następnie co? Widzimy, że nie jest tu przygotowany żaden piasek, więc wejdźmy, edytuj typ, powiel, piasek zagęszczony, grubość 20 cm, dajmy, zmienimy grubość na 20 i teraz w polu materiał klikamy w trzy kropeczki i będziemy mogli się przenieść do biblioteki materiałów. Możemy spróbować pisać pod piach nic nie ma, ale pewnie pod piach już coś będzie. Więc zaznaczam piach, OK i jeszcze raz OK i trzeci raz OK. Tym razem od poziomu 0 z odsunięciem o 10 cm. I wykorzystam narzędzie wskaż linię. Odpowiednio wskazując poszczególne linie, krawędzie właściwie naszych ław i ścian fundamentowych. Teraz za pomocą narzędzia SL, czyli podziel element, trim, TR, wyrównaj do narożnika, wykończę nasze wszystkie pomieszczenia. Oczywiście moglibyśmy się w tym momencie zacząć również zastanawiać, czy przypadkiem nie warto
każde pole robocze robić osobnym stropem. Można w ten sposób postępować, nawet jest to bardziej poprawne, jednak my się tutaj uczymy, bawimy się programem, więc na samym początku ułatwimy sobie nasze zadania. Więc teraz pewnie obejrzycie to w przyspieszonym tempie. Ok, pamiętam również o zostawieniu jakiegoś miejsca, żeby sobie zamarkować tutaj, gdzie będziemy mieli jakiś nasz główny komin. Na początku jakoś nie przywiązuję wagi do tych wymiarów, bo zawsze będziemy mogli sobie wrócić do tego miejsca i to zedytować. Jak również coś pod miejsce pod nasze fundament dla naszych schodów. Na razie w dużym powiększeniu. Po prostu, żebyśmy później mogli do tego miejsca wrócić. Zatwierdzam przyciskiem OK. Nie chcę, żeby nasze ściany się dołączały i nie będę chciał, żeby ten komunikat pojawiał mi się ponownie. W widoku 3D prezentuje się to w następujący sposób. Dodatkowo zaznaczę ten element, prawy przycisk myszy, nadpiszę elementy graficznie w widoku, według elementu ustawię mu jakąś przeźroczystość, niech to będzie 20%. Zastosuj, OK. W ten sposób mamy stworzony nasz piasek. Wyżej, załóżmy, że zanim przyjdą wszystkie inne warstwy z ociepleniem, z wylewką, to zrobimy sobie nad tym, a niech będzie chudy beton. Mogę to zrobić, żeby nie rysować tej warstwy po raz kolejny, obrysu. I też, żeby ktoś nie mówił, że moglibyśmy robić wszystko od razu na jednym stropie, mając wszystkie ustawione warstwy. Pójdziemy troszkę inną drogą, pokażemy sobie dlaczego. Ale w kolejnych odcinkach, żebyście musieli nas śledzić. W związku z czym co? Kopiuj do schowka, wklej względem wybranych poziomów, wybiorę poziom 0, dostaję informację, że stropy się nakładają, ponieważ pojawiły się dokładnie w tym samym miejscu. Ustawię odsunięcie pionowe na 0 i zmienię to na chudy beton. W tym momencie dostałem efekt, jak widzicie, piasek, chudy beton wyżej. Nadpiszę go również na 20% przejrzystości. Zastosuj. OK. Czyli co? Stworzyliśmy chudy beton. Stworzyliśmy nasze pierwsze dwie warstwy. Przejdźmy teraz do wstawienia ścian żelbetowych, które będą musiały się pojawić na wyższym poziomie. Poziom 0. Możemy jeszcze usunąć nasze symbole kierunku. Ja wybiorę wszystkie wystąpienia elementu w całym projekcie. Zwróćcie uwagę, że jest ich 2. Usuwam przyciskiem Delete. Wybieram następnie narzędzie ściana WA. Będzie to ściana żelbetowa grubości 24 cm, której wiązanie podstawy będzie się zaczynać na poziomie 0, natomiast wiązanie góry będzie do poziomu plus 2,96, czyli do górnej krawędzi naszego lica stropu żelbetowego konstrukcji, tak? Czyli będę musiał tą ścianę odsunąć jej górę, o grubość tego stropu będzie to minus 18 cm. Pierwszy fragment takiej ściany pojawi się w tym miejscu. On będzie miał na chwilę obecną około 2 metry grubości. Jak widzicie, przez to, że korzystamy z naszego pliku startowego, podkreślam, to nie jest szablon, tylko plik startowy, mamy już te szrafy, materiały poustawiane. Jeszcze nasza ściana niech pojawi się w tym miejscu. Przeciągnijmy do końca. Natomiast jak tutaj nie mamy jakiegoś miejsca szczególnego, do którego moglibyśmy coś dociągnąć, to zawsze możemy z zakładki Zmień posłużyć się narzędziem Przytnij wydłuż pojedynczy element, zaznaczyć do jakiej linii który element. Spójrzmy, jak wygląda to w widoku 3D. Czyli w ten sposób widzimy, że stworzyliśmy nasze ściany. Sprawdźmy ich rzędną. Pamiętamy z poprzedniego, albo właściwie z tego odcinka, że rzędną punktów sprawdzamy za pomocą narzędzia EL, które wywołamy sobie z klawiatury. 278 plus 18 daje 296, więc na chwilę obecną jest wszystko w jak najlepszym porządku. Wrócimy sobie, żeby zamknąć nasz poziom minus 1,20 fundamenty, poziom 0. Dorysujemy jeszcze w
tym oto miejscu nasze ściany i przytniemy, wydłużymy do tego miejsca. OK. Mamy wstawione nasze pierwsze ściany żelbetowe. Kolejnym elementem będzie stworzenie ścian nośnych, murowanych poziomu 0, wstawienie rdzeni, czyli słupów żelbetowych, jak również wieńcy w postaci belek i też będzie też dodatkowych kilka beleczek. I jak stworzymy ściany murowane, to będziemy przechodzić do wstawienia otworów, następnie schodów żelbetowych i będziemy wychodzić piętro wyżej. OK. Więc jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.